Jest taka szansa, niezbyt duża, ale jest, że będę próbował Wam opowiadać o swoich pomysłach, swoich przemyśleniach, koncepcjach na tematy, można powiedzieć, naukowe. I to nieraz z takich dziedzin, można powiedzieć, ciężkich, powszechnie uważanych za ciężkie. Nawet jeśli będą to głupoty, to być może ktoś uznaje za inspirujące, czy w jakiś inny sposób ciekawe. Natomiast chciałem poruszyć pewien temat, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego mówię, że być może będą to głupoty, a nie że na pewno. Bo skoro chcę poruszać tematy naukowe, chcę poruszać swoje jakieś przemyślenia na tematy, na których przecież zajmują się sztaby fachowców, cały świat, świat, jak wiadomo, jest bardzo duży, dużo większy ode mnie. Dużo bogatszy, dużo mądrzejszy. Jest to tam dużo, dużo więcej wiedzy niż ja posiadam. Więc dlaczego zostawiam sobie taką furtkę, że być może to, co powiem, nie będzie głupotami? Otóż właśnie. Jest taki problem, który widzę na świecie, że nauka przez niektórych ludzi jest traktowana trochę jako rodzaj religii. Uważają, że nauka jest czymś świętym. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewną rzecz. Tak samo jak cały ten świat nie jest idealny, mimo że przecież składa się z niezliczonej ilości fachowców z różnych dziedzin. Chyba przyznacie, że temu światu daleko do ideału, mimo że być może zmienia się wciąż na lepsze. Ale chyba nie będzie to nic kontrowersyjnego, jeśli powiem, że poziom, stanowisko, klasa jakby odpowiedzialności w tym świecie, łącznie z tym w świecie zachodnim tak zwanym, z którym większość nas być może się utożsamia, niekoniecznie idzie w parze z poziomem moralnym i z kompetencjami. I tak zwany świat nauki nie jest tu wyjątkiem. Zresztą nawet gdyby był, to jest przecież niezanurzony, jest dosłownie nierozerwalnie uwikłany w świat finansjery, ekonomii, polityki. Tego nie da się rozdzielić. Nawet szczególnie bym powiedział, naukowcy są podatni na wpływy z zewnątrz, ponieważ oni sami siebie nie są w stanie utrzymać. Zwłaszcza jeśli się zajmują takimi dużymi rzeczami. Dużymi zagadnieniami, gdzie potrzebne są ogromne pieniądze, gdzie potrzebne są ogromne środki. Więc niektórzy traktują naukę jako taką świętą krowę, która jest poza, może ma jakieś wady, ale jest dużo czystsza na przykład niż polityka. Być może tak, ale zdecydowanie nie jest wolna od wpływów politycznych i wszelkich innych na tym świecie. I dlatego właśnie zastrzegam sobie możliwość, że być może, mimo że się znam znacznie mniej niż fachowcy, że mam znacznie niższe wykształcenie, to być może to, co sobie pod nosem przemyślałem, jest bliższe prawdy niż to, co jest nam głoszone z mass mediów, a nawet z renomowanych czasopism i innych środków przekazu naukowego. Nie dlatego, że mam lepsze wykształcenie czy lepszą wiedzę, tylko po prostu dlatego, że jestem w dużej mierze wolny od obciążeń. Jestem wolny od układów, od nacisków politycznych, ekonomicznych, a swoją drogą, po prostu patrząc z boku, mogę mieć na wiele rzeczy świeższe spojrzenie. I oczywiście dotyczy to ostatnie nie tylko mnie, ale wielu ludzi podobnych do mnie. W tym też być może wielu naukowców. Być może są tacy naukowcy, którzy głoszą tezy obrazoburcze i mają w tym rację, ale nikt ich z nas o nich nie usłyszał, no bo żeby usłyszeć kogoś w tym świecie, potrzebne są duże środki. A tymi środkami dysponuje elita. I to z nią trzeba mieć tak czy inaczej dobre układy. Podsumowując, nasz świat jest w dużej mierze wciąż zorientowany na walkę o władzę,
A wiedza jest władzą. Elity o tym wiedzą i jestem więcej niż pewien, że jak tylko mogą, starają się być pierwszymi i najlepiej jedynymi beneficjentami odkryć naukowych. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że te aspekty nauki, o których najgłośniej się mówi, które najmocniej się popularyzuje, to są najdalsze od prawdy. Bo jeśli ktoś tak mocno inwestuje w popularyzowanie czegoś, to po pierwsze ma duże środki, a co za tym idzie, dużą władzę, a co za tym idzie, wątpliwe, żeby chciał się tą władzą dzielić. Więc zapewne po prostu odwraca naszą uwagę. Tym spiskowym akcentem życzę miłego wieczoru. Jeśli oglądacie to wieczorem, ja nagrywam wieczorem. Swoją drogą, ładny wieczór. Jeżeli ktoś mimo wszystko nie czuje się przekonany, bo nie lubi teorii spiskowych, albo uważa, że mimo wszystko nauka jest na tyle doskonała, żeby przezwyciężać wystarczający sposób te wszystkie ograniczenia, o których powiedziałem, to proponuję zrobić taki eksperyment myślowy. Można na jego potrzeby założyć nawet, że zarówno same instytucje naukowe, samo środowisko naukowe, jak i wszystkie przyległości, czyli wszystkie środowiska, które kontrolują lub w inny sposób wpływają, że generalnie cała elita nasza ma jak najbardziej dobre chęci i absolutnie nie jest chciwa, nie jest przekupna, nie ukrywa niczego przed nami ze złej woli. To oczywiście nie muszę chyba nikogo takiego przekonywać, że na Ziemi jest mimo to bardzo dużo ludzi o złej woli, bo gdyby było inaczej, nie potrzeba by było policji. I że ta elita po prostu ukrywa przed nami pewne rzeczy dla naszego dobra. Na przykład wyobraźmy sobie, że naukowcy odkrywają rewolucyjną metodę pozyskiwania energii, tanią, dostępną dla każdego. Problem w tym, że przy jej pomocy można sobie w domu zbudować bombę bardzo dużej mocy. Jak myślicie, czy ktoś odpowiedzialny tak po prostu by tą upublicznił? A gdyby w oparciu o tą technologię chciano zbudować jakieś elektrownie, jakieś generatory, przecież to prędzej czy później mogło mimo wszystko wyjść na jaw. Co to za technologia? Mimo wszystko mogłoby się to przedostać. I tylko jeden taki przykład, może być ich wiele. Generalnie zakładając, że mamy do czynienia tam na górze z ludźmi mądrymi i odpowiedzialnymi, mądrzejszymi od nas, no to oni mogą zdawać sobie sprawę z różnych ujemnych, bardzo negatywnych skutków pewnych odkryć i dlatego pozostają one ukryte. Oczywiście, gdybym tylko wychodził z takiego założenia, to byłoby bardzo moralnie wątpliwe z mojej strony podważanie zasadności pewnych oficjalnie nam ferowanych wyjaśnień na temat różnych zagadnień naukowych. Więc z jednej strony mam nadzieję, że nauka jednak nie jest aż taka święta, a z drugiej mam nadzieję, że nawet jeżeli zbliżam się do jakiejś tajemnicy, której ludzkość jednak nie powinna znać, to moje wpływy są na tyle niewielkie i moje pomysły na tyle mało oryginalne, żeby gdyby to miało komuś zaszkodzić, to już ktoś inny by na to wpadł i by tak czy inaczej komuś zaszkodziło. Gwoli suplementu, który miałem dograć wczoraj, ale już nie dograłem.